Od kilku dni trwa w Polsce debata na temat kolejności szczepień. Wpływały do nas, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do Ministerstwa Zdrowia liczne uwagi i wnioski. Wpływały też takie wnioski i postulaty ze strony Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze Mateuszu Morawieckim. Szczególnie dużo takich wniosków dotyczyło preferencyjnego i właściwego potraktowania osób chorych na choroby przewlekłe. I proszę Państwa, w każdym procesie decyzyjnym jest tak, że mogą pojawić się błędy, no ale wtedy, kiedy one się pojawiają, trzeba je po prostu skorygować. I dzisiaj, proszę Państwa, korygujemy ten nasz błąd i przedstawiamy zweryfikowany i skorygowany etap pierwszy szczepień przeciw COVID-19. Dokonaliśmy zgodnie z sugestiami Rady Medycznej, chyba profesor Łoza zaproponował taki podział etapu pierwszego na trzy części. Część 1A etapu pierwszego to są wszyscy seniorzy powyżej 60 roku życia. Oni mają absolutny priorytet, jeśli chodzi o szczepienie. Część 1B to są osoby z chorobami przewlekłymi, takimi jak właśnie choroby nowotworowe, osoby po przeszczepach czy osoby dializowane. O tym będzie za chwilę dokładniej mówił pan profesor Horban, uzasadniając też od strony medycznej tę decyzję. I część 1C pierwszego etapu to są przedstawiciele służb mundurowych, czyli te wszystkie osoby, które są bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, z punktu widzenia funkcjonowania administracji. Oczywiście te prezentowane dzisiaj zmiany znajdą odzwierciedlenie w zmienionym rozporządzeniu, a oprócz tego rozporządzeniu, które wprowadzi przedstawiane Państwu dzisiaj zmiany jako prawo. Oczywiście pozostaje również uwzględniona już wcześniej w Narodowym Programie Szczepień możliwość dla osób, które posiadają pewne schorzenia, zgłoszenia się do swojego lekarza prowadzącego, otrzymania skierowania i przejścia powyżej etapu, niż na to wskazuje ich wiek.